Zapraszamy na cotygodniowy katowicki flesz informacyjny. Zobaczmy skrót najważniejszych wydarzeń z miasta. Z okazji walentynek mieliśmy dzisiaj 10. jubileuszową Zakochaną Banę, która jeździła w tym roku po Katowicach. Jeździliśmy pomiędzy Zawodzie Centrum Przesiadkowe, Katowice Plac Miarki, Katowice Plac Wolności i Pętlą Słoneczną. Na pokładzie czekało na pasażerów wiele atrakcji, w tym m.in. konkurs polegający na pytaniu lub wyzwaniu. Był to konkurs skierowany głównie do par, ale jeżeli ktoś na przykład nie był ze swoją drugą połówką, również mógł wziąć udział w tym konkursie. Jest to wagon historyczny, których mamy kilka w naszym flocie. Ten oto wagon jest z roku 1957, także nie jedna para tym wagonem się przejechała i być może w nim poznała. W tym wagonie jest to też urokliwe, że jest on udekorowany balonami, różnymi takimi elementami, także myślę, że był to dobry sposób na przejażdżkę czy na randkę. Maja Kleczewska, interpretatorka dramatów Czechowa, Szekspira i austriackiej noblistki Elfriede Jelinek, została tegoroczną laureatką nagrody imienia Kazimierza Kuca. Artystka odebrała wyróżnienie w gmachu Teatru Śląskiego 16 lutego, w rocznicę urodzin patrona nagrody. Bardzo dziękuję za zaufanie i jestem wzruszona i szczęśliwa. Jest to nagroda szczególna, nagroda, która zobowiązuje nie tylko do bycia wiernym sztuce, ale także, może zwłaszcza, zobowiązuje do postawy obywatelskiej, do niezłomnego trwania na straży społeczeństwa demokratycznego i tolerancyjnego. Dziś świętujemy Pana urodziny, Panie Kazimierzu. Wspaniałe święto, w którym możemy Pana wspominać i mieć nadzieję, że jakimś cudem spłynie na nas jak natchnienie Pana siła i bezkompromisowość, ostrość i odwaga wyrażania swoich poglądów. Na nagrodę imienia Kazimierza Kuca ufundowaną przez miasto Katowice składa się statuetka projektu Erwina Sówki oraz 50 tysięcy złotych. Znajdujemy się na skwerze Niezależnego Zrzeszenia Studentów w Katowicach, który uchwałą Rady Miasta w 2021 roku został nazwany tym imieniem. Tablica jest to zarówno tablica upamiętniająca, jak i informacyjna, edukacyjna. Piękny okres, kształtowały się ludzkie charaktery na Uniwersytecie Śląskim, na Akademii Ekonomicznej. Pamiętaj właśnie niedaleko stąd pierwszy wiec NZS-u na Akademii Ekonomicznej. Setki osób na tej olbrzymiej sali, olbrzymi entuzjazm i skuteczna walka. No, uczelnie polskie wtedy się bardzo zmieniły. Przyszedł stan wojenny, ale to środowisko tych ludzi się nie zmieniło. Dziś w katowickim spotku wysłuchamy mnóstwo wspaniałych tytułów. Mortal Kombat, Super Mario Bros., ale są i oczywiście najnowsze tytuły jak Assassin, jak World of Warcraft, Diablo, Heroes. Kilkanaście spektakularnych tytułów. Fajne jest to, gdy muzyka z gier spotyka się z filharmonią, czyli jakby muzycy kształceni, prawda, grający na co dzień muzykę poważną, grają muzykę rozrywkową, która niesie taki sam bagaż emocjonalny, jak taka muzyka symfoniczna, ale jest skierowana do młodszego odbiorcy. Trzy, dwa, jeden... Zero, start! W dzisiejszym dniu odbędą się zawody, które są jedną z rund Pucharu Polski w zimowym pływaniu. W skrócie, zimowe pływanie to ściganie się w wodzie w stroju takim uważanym typowo za letni. Temperatura wody 3 stopnie, także jak na lodowe pływanie trochę za ciepło. Mogło być niżej, na to liczyliśmy. No ale aura niestety tak poukładała te zawody, że zamiast na długich dystansach, bo mieliśmy płynąć kilometr wzdłuż plaży, no niestety jest tafla lodu i wszystko się odbędzie na 50-metrowych odstępach, czyli pętla 100 metrów. Zapisanych jest 64 uczestników i będzie około 93 startów, bo kilkunastu uczestników startuje na dwóch dystansach. No, świetna impreza, woda trochę za ciepła, bo 3 stopnie, ale na te możliwości, tak powiem, jeśli chodzi o pokrywę lodową, to idealnie zrobiona impreza. Ostatnie chwile, ostatnie sekundy. I ja.
Dziewiąty bieg Fundacji Śląskie Anioły, bieg dedykowany naszym mieszkańcom. Mieszkańcy miasta Katowic dzisiaj biegną po raz dziewiąty z nami, obowiązkowo przebrani za anioły dzisiaj wszyscy. Pomagamy dzieciom podopiecznym Domu Dziecka, te dzieci są dzisiaj z nami, też biegną z nami. Chcemy dzieci zabrać na wyjazd, albo zielona szkoła, albo wyjątkowa wycieczka, coś wyjątkowego chcemy zrobić dla dzieci Domu Dziecka. No, bierzemy udział w tym biegu od kilku lat, jak tylko na niego trafiliśmy. Bardzo mi się podoba jego charakter, to, że jest to bieg charytatywny. Uwielbiamy pomagać. Też przyjeżdżam tutaj właśnie przede wszystkim, żeby pomóc. No i też pomagam sobie, bo sport dodaje zdrowia. Zawsze jest fajnie. No i w ten sposób też pomagamy innym dzieciom. Generalnie lubimy biegać i stwierdziliśmy, że jest fajny cel, charytatywny, więc warto pobiec i pobawić się, powygłupiać i zrobić coś dobrego. Ta impreza to wypadkowa dwóch rzeczy. Spotkaliśmy się z kolegą Michałem z agencji Voices. Ja miałem dla niego propozycję 50-lecia AC/DC, on do mnie wyskoczył z propozycją 25-lecia czterech szmerów. Spotkaliśmy się w tym punkcie, w którym się spotkaliśmy. Jesteśmy w Spodku w Katowicach, w miejscu dla mnie naprawdę szczególnym, ponieważ 40 lat temu tutaj byłem pierwszy raz na dużym koncercie rockowym, czyli na zespole UFO. Potem doświadczenia z zespołami Nazareth, Metallica, Metalmania 87, Jesus Christ Superstar, przy którym pracowałem już jako tak zwany techniczny, zespołu TSA. Naprawdę same miłe zajścia na Śląsku. Ja mam za każdym razem dreszczyk emocji. Czy wychodzimy w klubie grać dla 100 osób, czy wychodzimy grać dzisiaj tak jak w Spodku dla 4000, są ciary i jest to nieprawdopodobne uczucie, że naprawdę cały czas są ludzie, którzy chcą tego słuchać. To już wszystkie informacje na dzisiaj. Pełne relacje dostępne są na katowice.tv.eu oraz comtv.pl. Na kolejny flash zapraszamy za tydzień.